kultowe, medialne stany typu Albuquerque, New Mexico i Cincinnati, Ohio. Także... Nic nie zrozumiałem, ale okej. Okay. Jak? Jesteś Maxa Colanco, tak. Cincinnati, Ohio, Albuquerque, New Mexico. No. Welcome in another lany poniedziałek. Ladies and gentlemen, today my guest is Grzegorz. Cześć! Dzisiaj opowiemy wam o... West Coast IPA. Czyli West Coast India Pale Ale albo WC IPA. Jak to woli. W skrócie wcipa. Grzegorz, opowiedz mi o tym. Co dzisiaj będzie się działo? Serce mi wali jak młotym. No, dzisiaj opowiemy sobie o w sumie stosunkowo świeżej historii, bo to wszystko się toczyło w obrębie ostatnich 30 lat, a najwięcej w ciągu ostatnich 15 w sumie. I toczyło się to na, jak sama nazwa wskazuje, na zachodnim wybrzeżu, West Coast, czyli zachodnie wybrzeże, i chodzi o Stany Zjednoczone, bo stamtąd pochodzi dużo nowych chmieli. Generalnie w skrócie West Coast to jest the best. Jest jak tak, w pewnym jest... filmie. West Coast is the best. Dokładnie. Jest to bardzo nachmielone piwo, w którym bardzo duży balans jest, balans jest przesunięty w stronę chmielu. Słodów tam prawie nie czuć, są tylko delikatne w tle. Ale o tym za chwilę. Jakich znasz polskich przedstawicieli tego stylu? No głównie w stylu West Coast IPA, nie da się ukryć. Był to na pewno nowość Madame Barrel, czyli Mary Blue Arrow, którą dzisiaj będziemy degustować. Jednym z bardziej znanych West Coastów jest na pewno Modern Drinking z browaru Pinta. W ostatnim czasie browar Golem też wypuścił West Coasta. No było. Było dosyć, w ostatnim czasie dosyć... Wiele browarów puszczało West Coasty na początku swojego istnienia. Teraz bardziej to przechodzi wszystko w te New England. Tak, no ale w ostatnich hazy. Powiedzmy tygodniach, miesiącach znowu się... Trochę się odradza i coraz więcej browarów patrzy piwa w tym stylu. No my też w Setce kiedyś popełniliśmy Sekwoje w wersji glutenowej i bez. Co jeszcze było? Z Cieszyna było. Według receptury któregoś z piwarów domowych, z tego co pamiętam, z Tumostów ma Salamandra West Coasta. No na pewno wiele a może nawet i wszystkie West Coasty z polskiej sceny kraftowej powinien znać Artur Karpiński, który jest miłośnikiem fanem. Totalnie gorzkiego piwa. Chcielibyśmy powiedzieć, że znajdujemy się dzisiaj gdzie? W piwnej stopie. Piwna stopa. To taki ma ofertę na wynos, zarówno piwa butelkowe, jak i dogi przepyszne, można to mówić. Jakie piwo z krano do wyczerpania zapasów. Jeśli chodzi o, wracając do West Coasta, temperatura serwowania 8-10, niektórzy mówią, że nawet do 12 stopni, ale generalnie takie 8-10 moim zdaniem to jest ta temperatura właściwa. Na pewno jest dobra. Szkło to jest IPA Glass, Shaker, Nonic. Pokal. Proste szkło, to jest przyjemne piwo, które ma być orzeźwiające, które ma sprawiać radość, więc tak, takie szkło jak lubicie. Jeśli chodzi o ekstrakt początkowy, to standardowo będzie tablica, ale to jest między tam 14 a 17 plato. Mocno odfermentowane, właśnie do 2-3 plato. West Coast generalnie charakteryzuje się dosyć mocnym odfermentowaniem. Goryczka dość wysoka, niektórzy mówią, że zaczyna się od 40, bo ja sądzę, że tak 60-70 jest inaczej. Bardziej taki prawidłowy. Powiedziałbym inaczej. Niektórzy mówią, że kończy się na 80, a powiedziałbym, że idzie zdecydowanie wyżej. Pierwsze niektóre piw, które były uważane za jedne z pierwszych West Coastów, miały około 120 i było albo i więcej, a to było lata temu, więc ta skala goryczy naprawdę jest tam przesunięta bardzo wysoko. No to się wszystko rozwija w miarę z rozwojem rynku chmieli, gdzie im więcej nowych odmian jest wynajdywanych i te chmiele zdecydowanie różnią się profilem od tego, co było aromatycznym, no to i od klasycznych chmieli. Też się to wszystko zmienia z czasem. Jeśli chodzi o kolor, to dosyć jasne piwo od takiego jasno-żółtego do jakichś tam ciemnych ciemnego takiego pomarańcza, no takiego ale, złota, ale nie wpadający w żadne bursztyny, bo to już trochę za ciemne jak na to piwo. Generalnie powinno być zdecydowanie klarowne, ponieważ tam tylko delikatne zmętnienie w tym stylu jest dopuszczalne. Nie może być to piwo mętne,
No i dosyć jasna barwa, tak jak już powiedziałeś. To co, przejdźmy do historii, żeby potem nalać sobie to piwo i omówić, co czujemy w szkle. Na pewno warto wspomnieć, że West Coast to jest jakby odmienny styl, ale wszystko wywodzi się od amerykańskiego IPA. A że jeżeli chcecie wiedzieć w ogóle, czym jest IPA i skąd się wzięło, chcecie poznać historię, zapraszamy do naszego odcinka o angielskim IPA, bo pierwotne wywodzi tak, się z Anglii. Ciekawostką jest to, że w tej chwili najwięcej styli i wszelkich odmian stylu IPA głównie pochodzą ze Stanów, a sam styl nie jest rodowodem ze Stanów, tylko właśnie z Wysp Brytyjskich, gdzie zapraszamy do naszego odcinka odnośnie. No i właśnie na Wyspach Brytyjskich zaczyna się historia, bo pierwsze piwo, które jest uważane za protoplastę IPA, było uważane w San Francisco, w Anchor Brewery. W 75 roku chyba był pierwszy wypust. Albo w 77. I generalnie to było Liberty Ale. Ono było robione na recepturze angielskiego IPA, z tym, że zamiast angielskich chmieli rzucono Cascada, czyli tam w sumie pierwszy amerykański nowofalowy chmiel, który był wtedy na rynku. I potem się już potoczyło. Potem w latach 80. Sierra Nevada zrobiło swojego Pale Ale. Też generalnie, mogę się mylić, ale z tego co pamiętam, to było to chyba pierwsze piwo, albo jedno z pierwszych, gdzie zauważono, że jeżeli dodaje się chmiel na zimno, to wtedy właśnie, idzie bo bardziej na w tej, w tej klasycznej angielskiej recepturze było chmielenie na zimno, bo oni wrzucali chmiel do beczek, żeby zakonserwować piwo, żeby dłużej przetrwało. No i w browarze Anchor odtworzyli tą technologię. I zauważono z czasem, że są chmiele, które przy bodajże niższej zawartości alfa kwasu nie udzielają, znaczy nie podnoszą goryczy, a dają bardzo przyjemny aromat. I no więc mamy lata 80. i Sierra Nevada ze swoim Pale Ale'em i potem już się zaczyna prawdziwy boom. W latach 90. ludzie zauważyli, na początku te piwa nie miały jakiegoś takiego wzięcia. Był Blind Peak z Russian River, tak, w 94 roku puszczony. To była pierwsza Double IPA. Jak chcecie zobaczyć odcinek o Double IPA, też już jest nagrany, wisi na YouTubie. I no właśnie, potem się potoczyło parę takich browarów. Russian River, Pizza Port, co tam jeszcze było? No już dokładnie nie pamiętam, Stone, ale generalnie. No właśnie generalnie chodzi o to, że głównie w momencie, kiedy powstawały piwa mocne i chmielone w Ameryce, to głównie szło to w stronę IPA i popularnie Double IPA i dopiero nawet Triple IPA. Ale to już zdecydowanie później, ale w momencie, kiedy doszło do podwójnej IPY, to w zależności od regionów, gdzie zaczęto walczyć różne piwa, no to zaczęły się robić dane odmiany, tak jak West Coast, gdzie browary, które ważyły właśnie na zachodnim wybrzeżu, troszeczkę inaczej to robiły. Były piwa w stylu East Coast IPA, gdzie też w zależności od regionu zupełnie inne było podejście. Różniło się to wszystko detalami. No ale jak to ktoś kiedyś powiedział, to są właśnie te detale, które mają wpływ na dany styl, daną odmianę. I jeszcze był Green Flash browar, o którym powiem więcej za chwilę. Generalnie zachodnie Stany, czyli Waszyngton, Oregon i Kalifornia, zwana Kalifornią, i tam takie browary jak właśnie Anchor, San Francisco, Stone, Ballast Point, Pizza Port, Green Flash, Lagunitas. Czyli w sumie jedne z bardziej znanych. Tak, Sierra Nevada oczywiście. I te wszystkie browary wypracowały sobie taką manierę i w pewnym momencie taki wyścig na najwyższą goryczkę. Nie wiem, czy pamiętacie, na początku piwnej rewolucji, że tak powiem, w Polsce też były takie wyścigi, kto zrobi najbardziej goryczkową IPę, i się browary prześcigały w tym, ile jednostek IBU będzie zamkniętych w butelce. To samo działo się w Stanach w latach 90. i takim fajną rzeczą, która się wtedy zaczęła też dziać, już począwszy od browaru Anchor, było to, że piwowarzy zaczęli współpracować z plantatorami chmielu. I do tej pory wszystkie plantacje chmielu były dla masowych odbiorców, więc to były najczęściej chmiele mniej aromatyczne, bardziej z wysoką zawartością alfa kwasów, które powodują wyższą goryczkę. Bo tam chodziło o to, żeby te chmiele były goryczkowe, żeby dawały w standardowym lagerze przyjemną, orzeźwiającą goryczkę. No ale zaczęto bardziej w Pale Ale'u. Tak. I zaczęto właśnie
te browary rzemieślnicze, które zaczęły powstawać, te małe browary przydomowe i piwowarze domowi, zaczęli współpracować z plantatorami chmielu z Doliny Jakima na właśnie w zachodnim wybrzeżu i nie tylko. Zaczęli współpracować i powstawały krzyżówki nowych odmian, pojawiały się nowe odmiany chmielu, słynna Trójka, Cascade, Chinook, Citra, doszedł też Simcoe, który spowodował sporo zamieszania. I to właśnie na tych chmielach powstawały te pierwsze, najbardziej znane IPy, potem... I to są chmiele, które myślę, że nie tylko w Ameryce, ale w wielu państwach na świecie dawały początek piwnej rewolucji. W Polsce też generalnie, na początku generalnie sam ten, sporo piw na tych chmielach się właśnie zdarzyło. Sam styl West Coast IPA, który w sumie nie jest sklasyfikowany ani przez American Brewers Association, ani przez BJCP nie ma takiego stylu teoretycznie jeszcze. No ale fakt faktem, no te organizacje nie nadążają, bo zwłaszcza w dzisiejszych czasach style bardzo szybko się pojawiają, czasem równie szybko znikają, zwłaszcza w przypadku różnych odmian IPy. No i sam ten styl West Coast nie jest sklasyfikowany, jak wspomniałem, więc to jest tak naprawdę sposób myślenia o IPie amerykańskiej. To wszystko to są odmiany American IPA, ale tak, i to jest taka wizja piwowaru właśnie, która się zrobiła na zachodzie. Jako American IPA, także. I przełomowym właśnie takim momentem był chwyt marketingowy zastosowany przez Green Flash w 2004 roku, czyli nie tak dawno, 16 lat temu. Dokładnie. I oni nazwali swoje piwo West Coast India Pale Ale z wielkim napisem właśnie West Coast na butelce. I od tego czasu wiele browarów zaczęło to naśladować i też określało swoje piwa mianem West Coastów. Green Flash chyba nawet zastrzegł sobie znak towarowy, jeśli chodzi o nazwę piwa, że to jest West Coast IPA, z tego co kojarzę. Jeszcze ten styl spowodował dużo zamieszania w takim znaczeniu, że zaczęto chmielić na zimno, na potęgę. Zaczęto wsypywać tak, że chmiel zajmował cały stożek w tanku fermentacyjnym na przykład. I to było wcześniej niespotykane, wrzucać tyle chmielu do piwa. I doszło do tego, że taki browar jak Sierra Nevada zrobił hop torpedo, czyli tak popularnie znane hop guny w Polsce, które teraz są produkowane wszędzie, w Niemczech, w Polsce, w Chinach, w różnych odmianach, ale to było pierwsze urządzenie do tego, żeby chmielić na zimno w piwo w przepływie. Myślę, że w tamtych czasach po raz pierwszy nieoficjalnie mógł być, znaczy swój początek mógł mieć tak zwany wyścig na hop rate, gdzie jak największe, prześcigano się po prostu w ilości chmielu wrzucane na litr piwa. Tak, tak. Tylko tak. Wydaje mi się, że wtedy w Stanach się tym jeszcze nie chwalono, tak jak obecnie. Nie tylko w Stanach, ale w Polsce, gdzie zdarzają się już takie piwa, gdzie browary podają informacje na etykiecie, ile gram podano na litr. I też nie zawsze ma to przełożenie na aromat i na goryczkę, ale to wszystko zależy od chmieli użytych na danym etapie. No i od kunsztu piwowara. Tak, no ale jest to jakiś tam marketingowy zabieg, gdzie kolejny wyścig zbrojeń ma miejsce. Na pewno popularność piw w stylu India Pale Ale spowodowała to, że wzrosły ceny tych chmieli nowofalowych i zaczęto coraz więcej ich krzyżować, więc się prześcigują w plantatorzy chmielu w różnych aromatach, które powstają w chmielu. Jakieś melony, owoce tropikalne, żywice, cytrusy. Teraz ostatnio jest moda na takie trochę cebulowe aromaty. Naprawdę. Ale wydaje mi się, że wcześniej była trochę większa, gdzie jak dobrze pamiętam, chodziło o chmiel Summit bodajże, który dawał takie aromaty bardziej zielonej cebulki. Kilka lat temu była moda na to. No w tej chwili nie ma takiego hype'u i wydaje mi się, że ten chmiel w ogóle zupełnie zniknął i z rynku. Popularność West Coasta swego czasu w Stanach trochę spadła. Nie wiem, czy teraz już się odrodziła, ale w każdym razie mieli spadek, jeśli chodzi... Na pewno w Polsce się odradza obecnie. Stracili na rzecz New Zealand czy Hazy. Ale uważa się, że to West Coast zaniósł kaganek tej piwnej oświaty amerykańskiej na cały świat, bo Amerykanie najpierw stworzyli tą swoją amerykańską IPę, zaczęli ją chmielić po swojemu, stwierdzili, że niebo jest, tak jak się mówi, sky is the limit, że nie mamy granic, robimy z chmielem wszystko. Po amerykańsku i dawali więcej. Tak, robili więcej, bardziej. I ten styl myślenia o piwowarstwie, to wyjście z kanwy takiego sztywnego stylu, jakiegoś klasycznego,
przeszło też nawet do takich miejsc jak Niemcy. U nas dzięki temu zrodziła się pilna rewolucja. Myślę też, że ludzie myśleli poza pudełkiem, zaczęli tworzyć zupełnie nowe rzeczy. I naprawdę mamy super kreatywnych piwowarów, którzy prześcigują się w różnych pomysłach. Wracając do tematu chmielu i jego cen, o czym wcześniej wspominałeś, to piwa nie robi się z chmielu, tylko chmiel jest przyprawą. A ciekawym faktem jest to, że jakby spojrzeć na koszty produkcji piwa, to najwięcej pieniędzy zawsze idzie na samo chmielenie, a nie na główne składniki, z których powstaje piwo. I myślę, że poprzez rewolucję i rozwój plantacji chmielu w Stanach, to właśnie cena piwa też poszła do góry. W obecnych czasach wydaje mi się, że gdyby nie było tyle amerykańskich chmieli tak drogich, to można by pić mitycznego Pilsa czy dobrą IPę poniżej nawet 5 zł. Ale nie byłoby to to samo. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz w tym temacie. Myślę, że się zgodzę, że faktycznie chmiele są najdroższym składnikiem. Zdecydowanie nie robi się z nich piwa. Piwo się robi z wody i ze słodu. Chmiel jest przyprawą, tak jak mówiłeś. Może zaraz przejdziemy do sprawdzenia West Coasta. Wysoka cena chmielu jest adekwatna do jakości i do tego... Czynisz honory, ja mam czynić honory. Czyń honory, ja czyniłem ostatnio. Amerykanie gdzieś tam uknuli takie powiedzonko, że oni przesadzają we wszystkim, w sensie Amerykanie przesadzają we wszystkim, co robią, a amerykańscy piwowarzy z Kalifornii przesadzają najbardziej ze wszystkich i właśnie tak powstał West Coast IPA. Troszkę się wzdrygnęło w plecaku. Wzdrygnęło. Ale nadal zachowało swoją nieskazitelną, klarowną barwę. No myślę, że wzorcowo. Piwo prezentuje się wzorcowo. Dosyć obfita piana. Złociste, klarowne. Parametry. 7% alkohol, 16,5 plato, czyli wszystko się zgadza. Jakie chmiele? Coś piszą jest, na ten temat? Wydaje mi się, że jest. Woda. Słód pilzneński, pale ale, płatki ryżowe, cukier, chmiel, centennial, citra, Columbus, simko, drożdże górnej fermentacji. Znaczy, czyli bardzo... Klasycznie. Klasyczny są West Coast. Odmiany chmieli jedne z pierwszych, które były używane do West Coast, które powstały w Ameryce. No i chmiele, o których wspominaliśmy wcześniej. No, myślę, że... Jeśli chodzi o wygląd, to piana obfita. Obfita, do średniej, drobno pęcherzykowa, biała powinna się utrzymywać, raczej dosyć trwała powinna być. Piwo dość klarowne, jasne w barwie. No myślę, że tutaj jak chodzi o przejrzyste, to jest to raczej tutaj się myślę idealnie wpisuje bez problemu. Co dalej? Dalej pierwszy łyk. jest dobrze. Nawet do aromatu no właśnie, przepraszam. Ale to nie mnie przepraszaj. Też tak czasem mam. Jak dobry list, to nawet dobrze nie pomocha, bo już trzeba. Znaczy nie trzeba, ale można. Tak, tak jak lubię. Ale w aromacie, no. Czyli, jak wspominałem na początku nagrania, balans przesunięty zdecydowanie w stronę chmielu. I muszą to być już te chmiele nowofalowe, umówmy się. Więc głównie amerykańskie są polecane, chociaż znaczy, później była faza na inne. W Ameryce się to zaczęło i głównie na tych chmielach. Generalnie chodzi o to, żeby chmielenie West Coastów odbywało się za pomocą odmian mocno aromatycznych, mocno goryczkowych. Dlatego są to odmiany nowofalowe. Głównie Ameryka, no ale w obecnych czasach też Nowa Zelandia i takie bardziej konkretne, nowsze kierunki. No na pewno warto odnotować, że tu jest niesamowicie prosty zasyp, ponieważ albo można West Coasta podzielić moim zdaniem na piwo z Ameryki bądź z Europy, gdzie w Ameryce stosuje się praktycznie 100% zasyp pale ale słodu, a ale tam w jest Polsce pilzneński. Tam jęczmień jest dodatków ciutkę inny, bo tam jest dwurzędowy. Tak, no ale chodzi mi o to, że stosuje się głównie chmiele, które dają potem czysty profil dosyć. Nie ma dodatków żadnych specjalnych chmieli, jak to w pewnym polskim filmie mówi, nie będzie żadnych udziwnień, my jesteśmy normalni. Także zasyp jest prosty, no tutaj głównie stawia się na stronę chmielową. Co w aromacie? W aromacie na pierwszym planie no, mocny charakter amerykańskich chmieli, czyli cytrusy, żywice, owoce tropikalne, jakieś sosna się może pojawić, trochę aromatów kwiatowych.
Może też czarna porzeczka. Te armaty cebulowe w West Coastach raczej są niewskazane. No, na pewno nie powinno być tu. Odczytuje się jako błędne. Nie powinien się pojawić diacetyl, nie powinny się pojawić żadne fenole czy estry od produkcji produkowane przez drożdże. Delikatnie z tyłu może być wyczuwany charakter słodowy, ale ma być to taki. To taki czysty produkt, tak jak w Pilsach czy w Lagerach. Czysty zbożowy, taki aromat, taki zapach zboża, żadne melanoidy, żadne chlebowe nuty, żadne toffee, nic z tych rzeczy. Czyli nic z tego, co ty lubisz. O czym ja lubię opowiadać, tak, bo tak. Takiego West Coast piję z przyjemnością. No, to jest na pewno... W smaku... Doskonale. Zdecydowanie... Lekko, to samo, poprawnie. Czyli orzeźwiająco, mocne uderzenie chmieli. Dużo cytrusów, żywiczności, jakichś owoców tropikalnych i tego, co dają amerykańskie chmiele. W tym wypadku. Lekki posmak taki właśnie zbożowy. Bardzo delikatna podbudowa słodowa. Ale prawie niewyczuwalny jest. Dokładnie. To... No warto zaznaczyć, że jak na 16,5 stopni ekstraktu akurat w tym piwie, które zostało uważone, to tego ciała praktycznie nie ma. Piwo jest niesamowicie wytrawne i głównie w momencie wzięcia każdego łyku czuć chmielowość. Tak, nie ma tutaj żadnej pracy praktycznie słodów, piwo się pije niesamowicie lekko, no jak dobre, jasne, pełne, rzekłbym. Często się porównuje je właśnie z lagerami, jeśli chodzi o czystość profilu. Jeśli chodzi o, na czym skończyliśmy, były chmiele, tak? Mówiliśmy o chmielach. Tak, troszach, słodach. Słodach. Jeśli chodzi o goryczkę, to powinna być ona dosyć intensywna, ale nie może być zalegająca, nie powinna być piołunowa, nieprzyjemna. Powinna być raczej z takiej rodzaju takiej orzeźwiającej, odświeżającej, która daje nam taki przyjemny posmak w ustach po przełknięciu. No, podobnie z alkoholem, jeśli jeszcze mogę skończyć. To, oczywiście. Pomimo, że to są mocne piwa, mają tam 6 do 8% alkoholu, tego alkoholu nie powinniśmy czuć. On powinien być dokładnie ukryty pod tym całym chmielem, nie powinien się nigdzie przebijać, powinien być raczej taki niezauważalny. No i myślę, że tutaj to piwko sprawia. Myślę, że warto zaznaczyć, że tak jak powiedzmy ramen nieopisanego owego stylu charakteryzują się tym, że goryczka powinna iść bardziej w stronę żywiczną, nieco trawiastą, to jest to opisane na podstawie chmieli, których używało się na początku, tam Cascada, Simcoe. A w chwili obecnej wydaje mi się, że nie każdy West Coast, nawet ten będący powiedzmy w stylu, idzie akurat w tą stronę, że to zależy od użytych chmieli. Nie zawsze ta goryczka idzie w takie żywiczno-trawiaste klimaty, no ale na pewno warto zaznaczyć, że nie powinna być właśnie zalegająca. Przyjemna aftertaste, goryczka jest intensywna, ale krótka. I piwo na pewno charakteryzuje się dużą pijalnością, jeżeli ktoś... I orzeźwia. Tak, jeżeli ktoś oczywiście lubi bardziej gorzkie rzeczy. Mhm. Jeśli chodzi o treściwość, no to jest taka, mimo tego, że piwo jest bardzo wytrawne na finiszu i tak dalej, to jest średnia raczej, wysycenie też jest średnie przyjemne, orzeźwiające, takie średnie, tak. W kierunku wysokiego. Znaczy tutaj też wydaje mi się, że za wysokie wysycenie nie byłoby dobre z tego względu, że piwo nie posiada zbyt mocnego ciała słodowego i przez to no nie potrzeba aż tak wysokiego wysycenia, żeby to piwo orzeźwiało. Ponieważ pomimo wysokiego ekstraktu jest dosyć wytrawne, wodniste, delikatna jest tylko słodowość i głównie jest tu chmiel. A jakby było za mocne wysycenie, no to już by było nieprzyjemnie zbyt wysoko nagazowane. A nie o to w piwie chodzi, moim zdaniem. Surowce, no tak jak mówiłeś, zasyp bardzo prosty. Składowane, mylone. W Stanach jest to dwurzędowy słód typu Pale Ale, w sensie tam jest inny jęczmień niż w Europie. Znaczy, no tak jak już powiedzieliśmy, ja się śmieję, że ten styl się dzieli na wersję amerykańską i europejską, gdzie w Stanach głównie w zasypie jest słód Pale Ale, a w Europie pilsneński. A w Europie pilsneński, ponieważ też jest tańszy, łatwiej dostępny. No i o czystym profilu. Drożdże górnej fermentacji właśnie o czystym profilu, nie wnoszące nam żadnych aromatów, raczej głęboko odfermentowujące. Chmielenie amerykańskimi odmianami chmielu na każdym etapie w dużej ilości. Kwestii chmielenia powiedziałbym przede wszystkim, że intensywne. Zawsze. Zawsze się wrzuca i zawsze dużo. No tu warto zaznaczyć, że
tak jak na wielu odmianach chmielu da się zrobić West Coasta, tak nie da się moim zdaniem i nie tylko moim zrobić West Coasta na chmielach nieco starszych, kontynentalnych, jakichś tam polskich i tak dalej, ponieważ mają zbyt małą zawartość alfy kwasu, są zbyt mało aromatyczne i dają nieco odmienny profil goryczkowy. I to już nie do końca jest to samo, nie? Nie są aż tak orzeźwiające w ogóle. Tak, i tutaj jak czytaliśmy... West Coast, Ameryka, Nowa Zelandia. Jak czytaliśmy skład, pojawił się cukier i powiecie sobie, o kurczę, dodają cukru do piwa, to jest złe. Właśnie, że nie, żeby uzyskać taką fajną wytrawność, takie trochę głębsze odfermentowanie. Głębsze odfermentowanie i trochę właśnie większy voltaż dzięki temu. Dodaje tak się czuć. Nawet do 10% cukru do West Coastów, to jest taki knyf tam, który Amerykanie sobie wymyślili. Ale powiem szczerze, że wydaje mi się, że kiedyś miałem na to nieco inne spojrzenie, ale w tej chwili bym powiedział, że bardziej, inaczej, mniej ryzykownym dodatkiem jest dodanie pewnej ilości cukru i tak dalej, która powoduje mocniejsze odfermentowanie, niż tak jak przy okazji podajesz Flandersa, dawało się nawet do 20% kukurydzy. W którymś odcinku o tym opowiadaliśmy. W tej chwili nie mogę sobie przypomnieć, ale wydaje mi się, że chodziło o Flandersa bodajże, albo jakiś belgijski tak, styl. Tak, no. Gdzie dodawało się na przykład kukurydzę, co dużo bardziej bym się bał dodać kukurydzy do piwa, nie mając jakby na tyle fachowej wiedzy, co cukru, nie? Bo cukier jest prosty i drożdże go na pewno przejedzą, a z kukurydzą różnie bywa. Podsumowując. West Coast IPA, o dziwo, pochodzi z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wyjątkowo ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki. Tak. Czyli początek miała piwna rewolucja. Czyli Kalifornia, Oregon i Waszyngton. Nie DC, nie mylcie ze stolicą, która jest na wschodnim wybrzeżu, tylko Waszyngton graniczący z Kanadą. Piwo, które się znajduje, wywodzi się od poznańskiego browaru Madame Barrel. Tak. Jest to obecna premiera, którą warto kupić, bo naprawdę jest to piwo bardzo wysokiej klasy moim zdaniem. Pyszne. Jeden z lepszych przedstawicieli stylu na polskiej scenie kraftowej, to na pewno. Szkło, IPA Glass, Shaker, Nonik, coś co lubicie po prostu. Bądź własne, z czym zapraszamy do piwnej stopy, bo warto. Tak, wspierajcie lokalne przedsiębiorstwa gastronomiczne, jeżeli mają jakąś ofertę na wynos, skorzystajcie z niej, wesprzyjcie jakiś lokalny browar, kupcie od nich piwko. Bądź też jedzonko, jeżeli chodzi o knajpy. West Coast IPA to idealne rozwiązanie na taki klimat gorący, wilgotny, śródziemnomorski. U nas, jakbyśmy chcieli porównać w Europie, bo taki właśnie panuje na zachodnim wybrzeżu, tam w Kalifornii jest dosyć gorąco, parno, więc tutaj jest intensywne uderzenie cytrusów, żywicy, jakichś owoców tropikalnych. Goryczki przede wszystkim. Fajna goryczka, taka agresywna, wytrawna. Która powoduje, że to piwo orzeźwia, świetnie się idzie napić. Jest ono idealnie klarowne, powinno być bez cienia zamglenia, bez jakichkolwiek dodatków, bez udziwnień, po prostu chmiel, słód, woda i drożdże. A właściwie powinienem powiedzieć woda, słód, chmiel i drożdże, bo tak się podaje w ilościowych parametrach. W skrócie, jednym ze swoich ulubionych praw. Nie, bo oni tam drożdży nie mieli, bo nie wiedzieli, że drożdże się dodaje. Przypominamy też przy okazji, że mamy listopad, więc warto faceci, jeżeli nosicie brodę i ją czasem golicie, to warto ją ogolić i zostawić wąsa, albo jeżeli nie nosicie nic, to warto zapuścić wąsa. W całej tej akcji chodzi o to, żeby nosić brodę i mieć wąsa. Żeby nosić takiego pięknego wąsa, żeby prowokować rozmowy z innymi mężczyznami, nie tylko na temat męskich chorób nowotworowych, głównie raka jąder i prostaty. I pamiętajcie, badać się regularnie. To nie jest nic strasznego pod prysznicem chwycić, że tak powiem, jajka w dłoń, czy tam sprawę we własne ręce, jak to woli. Jak to i sprawdzić, czy nie ma żadnych guzków, zniekształceń, innych rzeczy. Jeżeli boicie się zrobić to sami, poproście swoją partnerkę, na pewno pomoże. Może przeszlibyśmy do food pairingu? Na pewno powiem tak. Nie możemy ustawać w trudzie. Jak na mnie przystało, musimy zamknąć standard na szczycie. W związku z tym promowałbym wołowinę, na przykład w postaci burgera wołowego. I pięknie. Może być też pieczeń wieprzowa. Bądź wołowa. Może być zupa rybna. Steaki. Tarty limonkowe, jakieś owoce z kruszonką pasują tutaj jak najbardziej. Odradzam angielskie śniadanie. Ciasto cytrynowe będzie pasować z serów, cheddary.
jakieś gorgonzole, rokforty takie bardziej intensywne. Rokforty, dziesiątki, jak podwójne ify. Czy tam same ify. Coś jeszcze byś dodał? Chyba... Zakończenie. Jeżeli spodobał wam się ten odcinek... Macie dzwona? Najpierw subskrypcję, a potem żeby wiedzieć, że są nowe filmiki w dzwona. Dawajcie łapkę w górę lub łapkę w dół, jeżeli coś było nie tak, ale napiszcie dlaczego. Tak, Grzegorz, nie możesz promować negatywnego odbioru tych filmów. Ale chcę, żeby ludzie byli szczerzy. To wolałbym, żeby napisali nam komentarz, co jest do poprawy, jakie tak, style omawiać następnym razem. Piszcie komentarze, obejrzyjcie filmik o angielskiej IP-ie, obejrzyjcie filmik o podwójnej IP-ie. Oglądajcie głównie te filmiki, na które macie ochotę. Tak, jeżeli nie macie ochoty, to też obejrzyjcie. Będzie fajnie. Wasze zdrowie. Na razie. Cześć. Cześć.